Cześć Wam. Przy przebiegu 255 tysięcy km w tym silniku, czyli 2.0 TDI, swój żywot zakończył DPF. I teraz dajcie znać w komentarzu, co robimy. Czy wycinamy, czy go czyścimy? Tymczasem ja zapraszam Was na, mam nadzieję, merytoryczny odcineczek o tym właśnie, co zrobić. Czy wycinać, czy czyścić i kiedy to zrobić. Jedziemy. Uprzedzając Wasze pytanie, dlaczego tak szybko się skończył ten DPF, przecież w niektórych 2.0 TDI wytrzymuje nawet 300 tysięcy km. Już mówię, tu są czujniki od DPF-u, jeden z nich o różnicy ciśnień, tutaj się troszeczkę odłamał, przy ściąganiu się całkowicie odłamał i pokazywał błędne wartości ciśnienia przed DPF-em, czyli ten DPF zawalał mi się sadzą i nie mógł się dopalić. Wartości popiołu olejowego w nim też już były maksymalne. Potem Wam powiem, jak to obliczyć, znając swój przebieg, jak wyliczyć sobie, ile macie popiołu olejowego i ile maksymalnie może go być w tym silniku. W jakich sytuacjach ja zdecydowałbym się na wycięcie DPF-u? A są takie sytuacje i wymyśliłem ich 5. Po pierwsze, gdybym miał takiego strucla, powiedzmy do 20 tysięcy zł, gdzie już i turbo trochę nie domaga, i wtryski trochę nie domagają, i jakby nie chciałbym w niego bardzo inwestować, to wtedy zdecydowałbym się na wycięcie. Po drugie, zdecydowałbym się na pożegnanie z DPF-em, gdybym miał samochód jakiś taki typu projekt, że wiecie, że z 3-litrowego diesla robię tam 500 koni, czy 400, jak ostatnio widziałem, profesor Chris robił, no to w takim grubym projekcie, gdzie potrzebuję mocy, momentu, to bym podziękowałbym z obecności DPF-u. I trzeci przypadek, kiedy podziękowałbym panu DPF-owi za współpracę, kiedy bym miał terenówkę i przeszczepiony jakiś silnik typu 3-litrowy diesel z Bemki, no to w terenówce DPF nie jest potrzebny. Po czwarte, wyciąłbym DPF, kiedy okazałoby się, że już jest po prostu zniszczony i trzeba kupić nowy. DPF kosztuje horrendalne pieniądze i już nie zdecydowałbym się założyć go powtórnie. Nawet gdyby moje auto kosztowało 100 tysięcy zł, to pewnie do niego DPF kosztowałby jakieś między 5 a 8 tysięcy zł i nie zdecydowałbym się już na to. Piąta sytuacja, kiedy zdecydowałbym się na wycięcie DPF-u, jest taka, że jeżeli miałbym samochód, w którym wiedział, że DPF, kiedy się zepsuje, to zepsuje mi silnik. A są takie DPF-y i są takie samochody, że DPF potrafi się koło przebiegu 200 tysięcy km po prostu w środku zepsuć, wkład potrafi się zepsuć i ten wkład leci Wam do silnika, leci Wam do turbiny, gdzieś te jego drobinki metaliczne przedostają się, po prostu niszczą nam silnik i gdybym wiedział, że mam taki DPF, to na pewno zdecydowałbym się na jego wycięcie. W każdym innym przypadku czyściłbym. I tak też zrobiłem w przypadku mojego samochodu. Fakt, że zostawiłem w tym samochodzie DPF, nie ma nic wspólnego z tym, że jestem jakimś ekoświrem, o czym zresztą Wam powiem pod koniec filmiku, trochę szerzej się na temat tej ekologii wypowiem. A jakie argumenty przeważyły za tym, że zdecydowałem się jednak wyczyścić DPF? No po pierwsze uważam, że jeżeli kogoś stać na samochód za kilkadziesiąt tysięcy złotych, to powinno go też być stać na godną eksploatację tego samochodu, czyli utrzymanie go we względnej takiej sprawności i wyczyszczenie DPF-u raz na 250 tysięcy km, tak jak u mnie to miało miejsce, to nie jest jakiś tam wielki wydatek. O tym wydatku, ile to kosztowało, to Wam jeszcze powiem, ale uważam, że to jest taka no, niezbędna czynność eksploatacyjna i nie warto drutować, warto to zrobić. Drugi argument, który zadecydował o tym, że nie wyciąłem swojego DPF-u, nazywa się strach, bo słyszałem o licznych przypadkach za granicą, kiedy to na przykład ostatnio busiarze zostali zatrzymani w Niemczech, kilku z nich zapłaciło po kilka tysięcy euro za to, że mieli wyprogramowany DPF i AdBlue. Policjanci po prostu wsiedli do nich do samochodu, podłączyli się pod OBD i jak ktoś to umie zrobić, to jest bardzo łatwe do sprawdzenia. W Londynie to już do tego stopnia odjechali, że tak jak u nas są strefy czystego transportu, tak tam zrobili strefy, które się nazywają LES, czyli Low Emission Zone i ULES, czyli Ultra Low Emission Zone
I tam są ultra mandaty za to, jeżeli się nie ma samochodu z normą Euro 6. I po prostu się trochę tego boję. Akurat może nie Londynu, ale tego, że za granicą ktoś do mojego Superba wsadzi mu w biedny superbowy tyłeczek jakiś analizator spalin i będę musiał zapłacić karę, a trochę za granicę jeżdżę. Trzeci argument za tym, żeby nie wycinać swojego DPF-u, jest to sytuacja, kiedy sprzedajemy nasz samochód. Teoretycznie przyszłemu nabywcy powinniśmy przekazać, że ten DPF jest wycięty. No i nie każdemu może się to podobać przy zakupie drogiego samochodu. A jak nie powiemy, to uwierzcie mi, że ludzie są teraz kupujący, są teraz bardzo roszczeniowi, a wiem co mówię, bo sprzedaję też samochody. I jak traficie naprawdę na jakiegoś takiego upierdliwca, to was trochę pomęczy, może was tam prawnie przetargać i prawnie taką batalię przegracie, jeżeli nie powiedzieliście komuś, że jest wycięty DPF. Czwarty argument, żeby zostawić swój DPF w świętym spokoju na miejscu i go wyczyścić, jest związany z obecną sytuacją na stacjach kontroli pojazdów, gdzie diagności od kilkunastu lat już dostają taką samą stawkę za przegląd, czyli 100 zł. Oni walczą o więcej, słyszałem o 240 zł i prawdopodobnie taką stawkę dostaną. Ale ministerstwo już zapowiedziało, że niebawem na każdej stacji kontroli pojazdów będzie wyposażeniem niezbędnym analizator jakości spalin i samochody za parę lat prawdopodobnie będą już sprawdzane według swojej normy, czyli jeżeli macie w samochodzie normę Euro 5, to będziecie musieli spełnić normę Euro 5. A jak wiadomo, po wycięciu DPF-u ta norma nam troszeczkę spadnie i już możemy nie przejść przeglądu. Podobno nawet teraz już w Warszawie czy w większych miastach diagności doczepiają się, jeżeli mamy z tyłu mocno zakopconą rurę, jeżeli śmierdzi spalinami, leci dymek, a też tak czasem po wycięciu DPF-u zdarza się. Także to jest taka moja kolejna obawa, że może być ciężko z przeglądem, może nie za rok, za dwa, a za 3, 4 czy 5 lat. A teraz argument dla tych, którzy dbają bardzo o swoje samochody, chcą z nimi zostać bardzo długo, utrzymują je w idealnym stanie. Otóż przed samym procesem czyszczenia no, trzeba ten DPF zdemontować. I wtedy wychodzą różne rzeczy. Na przykład w Superbie trzeba było zdemontować sanki i te śruby wszystkie okazały się, tak powiem wam, zjedzone. Te śruby od DPF-u, te obejmy, może nie zjedzone, ale takie zdegradowane, bo wiecie, tam panuje temperatura nawet po 600 stopni. Tam dochodzą też warunki atmosferyczne, bo spod kół chlapie, jest wilgoć. I ten brud, cały wilgoć w połączeniu z tą temperaturą 600 stopni powoduje bardzo destrukcyjne środowisko dla tamtych śrub, dla obejm i tak dalej. I warto sobie właśnie to wymienić przy okazji czyszczenia DPF-u, co też właśnie zrobiłem. Pokażę wam, tutaj puszczę takie przebitki, jak wyglądały moje te elementy, te moje śruby, to sobie zobaczycie. Tak jak już wam wspominałem, mój DPF przy przebiegu 255 tysięcy km już był zawalony popiołem olejowym, już była jego maksymalna wartość. Dodatkowo czujnik różnicy ciśnień DPF fałszował te swoje pomiary ciśnienia przed DPF-em, w związku z czym nagromadziło mi się też tam dużo sadzy, ten DPF już się nie oczyszczał i na desce rozdzielczej wyświetlały mi się komunikaty filtr cząstek stałych, sprawdź instrukcję obsługi. Kiedy zdecydowałem się na czyszczenie, no to stwierdziłem, że nie oddam Superbika do byle kogo, do przypadkowej jakiejś firmy, bo sam go przeważnie serwisuję, no niestety nie mam maszyny do czyszczenia DPF-u. I z polecenia znalazłem firmę ecodpf.eu z Warszawy, z ulicy Puławskiej 498. Teraz jak wygląda u nich ta usługa i ile kosztuje? U chłopaków z EcoDPF zostawia się autko na 2 dni. Najpierw robią pełną diagnostykę komputerową, dzwonią do nas i mówią, co tam im wyszło, dlaczego ten filtr nie działał poprawnie. Następnie demontują DPF. U nas w Superbach, trójkach trzeba wyjechać z całymi sankami zawieszenia, także jest przez to dużo pracy i troszkę drożej. Następnie chłopaki robią test obciążeniowy DPF-u, a potem wrzucają go do maszyny i tam już jest płukany. Na koniec wszystko montują, adaptują, no i dostajemy nawet taką pisemną gwarancję z pomiarami tego DPF-u przed
oczyszczeniem i po czyszczeniu. Taka usługa kosztuje dla naszej Skody Superb 3 1500 zł, bo tak jak mówię, no, sporo jest przy tym pracy. Do tych kosztów ja jeszcze musiałem doliczyć nowy czujnik DPF-u za 200 zł, bo tak jak Wam pokazywałem na początku, to on skrócił życie mojego DPF-u. Dla tych, co przychodzą z mojego kanału, chłopaki z Eco DPF dali rabacik, 10% zniżki na usługę czyszczenia. Także moim zdaniem cena bardzo rozsądna jak na te czasy, jak na Warszawę i na jak taką usługę na naprawdę wysokim poziomie. Niektórzy boją się, że wydadzą pieniądze na czyszczenie DPF-u i za jakiś czas znowu będą musieli robić to samo. To jest nieprawda. Znaczy, to może być prawda, jak skorzystacie z usług nieprofesjonalnego zakładu. A jaki to jest profesjonalny zakład? Taki, który robi diagnostykę i ustala, dlaczego Wam się ten DPF zapchał. A może się zapchać z dwóch głównych takich powodów. Pierwszy to jest po prostu od przebiegu. Tak jak w sumie u mnie, przy przebiegu 250 tysięcy kilometrów już się zapchał, było bardzo dużo popiołu olejowego. A w ogóle to powiem Wam taką ciekawostkę, jak obliczyć sobie, ile macie popiołu olejowego. Bo sadza swoją drogą, sadza się tam odkłada na bieżąco, sadza jest oczyszczana, a po każdym dopalaniu sadzy zostaje nam popiół i w końcu ten DPF przepełnia się nam popiołem. Ile go możemy mieć? W silniku 2.0 TDI mnie tam gdzieś w moim komputerze pisało, że maksymalna wartość może wynosić dla mojego DPF-u 68 gramów tego oil ashu tak zwanego, czyli popiołu olejowego. Jak to wyliczyć, ile tego mamy, jeżeli nie mamy komputera? A możecie sobie swój przebieg podzielić na 3700 i wtedy Wam wyjdzie w gramach i naprawdę to działa. To są oczywiście wzory takie empiryczne, czyli pozbierane z kilku tam VCDS-ów, odczyty z kilku samochodów, ale to naprawdę działa. I u mnie się to naprawdę zgadzało z tym, co mi pokazywał komputer. Także wzór empiryczny, ale działa. Drugi powód, przez który mógł się Wam wykrzaczyć DPF, możemy nazwać usterką zewnętrzną, po prostu usterką. Czyli coś spowodowało, że DPF nie był w stanie się już oczyszczać, czy też procedura nie mogła dopalać go do końca. A mogły być to na przykład wtryski, na przykład turbo, na przykład EGR, na przykład tak jak u mnie było, ten czujnik, który spowodował, że oszukiwał ciśnieniami przed DPF-em i on zwariował mi ten DPF. Także jeżeli nie wykluczycie, czy tam warsztat, który robi Wam DPF, nie wykluczy tych innych przyczyn, które wpłynęły na to, że się zepsuł DPF, to oczywiście, że jak go wyczyścicie, to za jakiś czas będziecie mieli to samo. I dlatego mówię, tak ważne jest wybranie profesjonalnego warsztatu, który robi te DPF-y. I taki warsztat na początku powinien zacząć od diagnozy i ustalenia, dlaczego ten DPF jest zapchany. O ile DPF-a w Superbie zostawiłem, to gdybym miał system AdBlue, a na szczęście w tym moim samochodzie go nie mam, to od razu bym się go pozbył. Powiem Wam szczerze, bo dosyć, że jest mocno awaryjny, to jest jeszcze bardzo drogi w naprawie. Także AdBlue już bym nie przeżył chyba tutaj i wyleciałoby od razu. O tym, jak dbać o DPF-a, żeby wytrzymał nam jak najdłużej, nagrałem osobny filmik i wrzucę Wam go do linków w opisie. Ale ładne znalazłem miejsce do nagrywania. Zobaczcie, jak to światło się fajnie odbija. Piękny. I jeszcze mam taką dygresję ekologiczną, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na moją wypowiedź, ale ani razu nie wspomniałem o jakimś takim aspekcie ekologicznym, że zostawcie DPF, bo będziecie ekologiczni. Wcale tak nie uważam, powiem Wam. Unia Europejska, która narzuca na producentów różne ograniczenia związane z tym downsizingiem, że musimy jeździć silnikami 1.0, 150 koni, czy podnosi nam cały czas te normy emisji spalin. Nie wiem, czy chcę uratować świat. Nie jestem fanem teorii spiskowych, kto za tym stoi i tak dalej. Wygląda na to, jakby Unia Europejska chciała uratować świat, a tak naprawdę cały świat ma tą ekologię w
głębokim poważaniu. Zobaczcie na Stany Zjednoczone, tam się jeździ co najmniej V6, ale też V8 i wszyscy mają w pompie tą ekologię. Niżej Ameryka Południowa to już w ogóle jeździ starymi Toyotami, tym co tam udało im się przemycić i też starymi gratami. Indie, Tadżykistany, Uzbekistany jeżdżą z łomowiskiem Europy, czyli tym co my stwierdziliśmy, że już się nie nadaje do jazdy, to oni tam tym jeżdżą. Co tam jeszcze? Japonia i Chiny jeżdżą czym chcą właściwie. Dubaj jeździ super i hiper karami i terenówkami przerobionymi na 1000 koni. A Afryka jeździ tym, co już nawet Indie nie chcą. Same złomy lepią z drutów i jeszcze ładują na to 20 worków śmieci i w ten sposób jeżdżą. Także tak jak mówię, Europa chce uratować świat. Znaczy tak to wygląda, bo pewnie coś tam za tym stoi, a cały świat tak naprawdę ma ekologię gdzieś. DPF jest ogólnie tak ekologiczny, że po prostu zbiera nam te cząstki stałe, trzyma nam je w filtrze i w pewnym momencie stwierdza, że ma już ich za dużo, więc dopala, więc zwiększa dawkę paliwa, dopala nam je i one idą sobie na asfalt i to jest takie mega ekologiczne. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to zasubskrybujcie ten kanał i dajcie mi lajka, to wtedy wiem, że to co robię jakoś tam ma sens, dowartościowuję się tym. Dajcie mi znać w komentarzu właśnie, czy wycinaliście DPF, jakie macie z tym jakieś doświadczenia, albo czy czyściliście i ile po czyszczeniu był sprawny. Napiszcie coś ciekawego o swoich DPF-ach, niech ludzie też poczytają, bo może się zastanawiają nad tym, czy wyciąć, czy jednak oczyścić. No i trzymajcie się, nareczka.